Już za chwilę naszym gościem będzie Jerzy Dziewulski, wcześniej dr Iwona Paradowska-Stankiewicz, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Dzień dobry, panie Jerzy. Dzień dobry, witam. Jeżeli ktoś wpadnie do nas do domu z nożem, to mamy prawo użyć tego noża, nawet mocno go skaleczyć, tego napastnika, i nie powinien nam włos z głowy spaść, mówi Zbigniew Ziobro, i z takim pomysłem na nowe prawo o samoobronie wychodzi. Chciałbym o tej samoobronie z panem dzisiaj chwilę pogadać. Proszę zabrać pas. I dlatego wyciągnąłem papier, tak, bo musi być, wie pan, dosłownie, więc... Tak, nie podlega karze, kto przekracza granicę obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo ogrodzonego terenu przylegającego do mieszkania, lokalu, domu lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granicy obrony koniecznej było rażące. No właśnie. Co pan minister chce poprawić? A więc na początku wywołał taką wspaniałą atmosferę. Oto my z wyborów żeśmy obiecywali, prawda, w związku z czym dzisiaj będzie tak, że każdy, kto stosuje pewne formy obrony koniecznej, będzie wolny od odpowiedzialności. Mhm. Panie doktorze, bzdury. Bzdury, bzdury i jeszcze raz bzdury. Nie wiem, kto to pisał, ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Otóż stary zapis, który myśmy tworzyli, miał na celu przede wszystkim postawienie sprawy w sposób jednoznaczny, to znaczy, jeżeli ktoś stosował formy obrony koniecznej, mm-hmm, przed na przykład wtargnięciem do domu, to myśmy zastosowali taki klucz... Myśmy lewica, tak? Myśmy lewica, ale w ogóle Sejm. Mm-hmm. Taki klucz, który rozwiązywał problem. Mianowicie, sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli przekroczenie granic obrony koniecznej było wynikiem strachu lub wzburzenia. Mm-hmm. Co myśmy zrobili? Dzisiaj słyszę ze strony także prawicy taką informację, iż to o tym właśnie, jaki ten poziom strachu i wzburzenia był, decyduje prokurator. Kłamstwo. Myśmy zastosowali taką sytuację, w której to obywatel, człowiek, który się broni, określa poziom swojego strachu. Jakie narzędzia ma prokurator, żeby móc określić, że mój poziom strachu był na przykład 99% i wtedy mnie usprawiedliwia moje działanie? To człowiek, który stosuje formy obrony koniecznej, decyduje o tym, jaki poziom jego strachu był, mały czy duży. W ogóle to jest... I oddaliśmy w tej sytuacji sprawę obrony koniecznej w tym przepisie w ręce człowieka, panie doktorze. Sąd musi go odmówić ukarania, jeżeli człowiek, który stosuje formy obrony koniecznej, określone, mówi jasno: bałem się, byłem w strachu, byłem wściekły, byłem wzburzony, byłem zaskoczony. Co proponuje pan minister teraz, panie doktorze? I to jest moim zdaniem niezwykle istotne. Jego inni prawnicy niż Ziobro, czy w ogóle prawnicy, zwracają uwagę na to, że on zaczyna tak uszczegółowiać to prawo, że później sędziom będzie bardzo trudno reagować, bo jeżeli on używa hasła nóż, tak, a ktoś użyje, nie wiem, paralizatora, czegokolwiek innego, albo po prostu tasaka nawet, no to już będzie to trudne do wybronienia. Ma pan absolutną rację. Otóż pan minister stosuje taką kazuistyczną zasadę tworzenia prawa. To jest błędna zasada. I na przykład uwzględnia taką sytuację, że jeżeli ktoś przekracza granicę obrony koniecznej, broniąc siebie czy własnego mieszkania, a także lokalu i domu oraz ogrodzonego terenu, do którego to przylega, to jasno określa, że ta obrona, proszę pana, może dotyczyć tylko tych miejsc. A jak mi ktoś kradnie auto, nie mogę go zdziachnąć nożem? O właśnie. Teraz niech pan zwróci uwagę. A namiot? Albo namiot. Prawda? A jeżeli pan jest na kempingu i ma pan swoją budę, za przeproszeniem, na kołach, i siedzi pan w tej budzie na kołach, to jest pańskie mieszkanie. Dalej, jaka jest definicja mieszkania, panie doktorze? Czy definicja mieszkania to jest ta, której ja zamieszkuję, czyli od czasu do czasu? Czy wynajmuję? A właśnie, bo może wynajmowanego mieszkania nie mam prawa bronić. Właśnie. Proszę pana, czy też jest to mieszkanie, w którym jestem zameldowany? Mhm. Dalej, niech pan zwróci uwagę, słowo wdarcie się. Pytam, jakie musi być określenie, aby sąd mógł w jasny sposób zdecydować, czy to było wdarcie, czy to było wejście. Napastnik dzwoni, mówi: dzień dobry, ja chciałem wejść i pana zaatakować. Mogę? A, proszę bardzo. Albo nie, przymykam mu drzwi, on się wdziera. Albo na przykład, ma pan w domu niezamknięte drzwi, a napastnik wchodzi, delikatnie otwiera drzwi. Jest to wdarcie? Nie, nie jest to wdarcie. To jest kompromitacja, niestety, urzędu pana ministra, bo ktoś mu to przygotował, a on to akceptował. Dalej. A jeżeli otwiera drzwi z klucza dopasowanego, to jest to wdarcie? Na czym polegać ma to wdarcie? Czy musi to być huk?
Czy to być musi, proszę pana, okrzyk? Telefon z ostrzeżeniem. Czy gwałtowne wejście? Mm. Tak jest. Czy ma to być z okrzykiem, uważaj, bo cię zabije? To jest kompletny absurd. Powtarzam, myśmy oddali stosowanie formy obrony koniecznej przez człowieka w jego ręce, mówiąc, określ poziom swojego strachu, a sąd cię uniewinni. Prokuratoria Generalna, czyli podlegający rządowi, czy premierowi właściwie taka instytucja, która na szczęście jest niezależna od Zbigniewa Ziobro, jak to pojawiło się na rządzie, a wczoraj zostało już przez rząd przyjęte, tak, powiedziała, że to właściwie jest absurd. Cytowała, znaczy może nie tyle cytowała Dziewulskiego, ale mówiła podobnie jak pan, dlatego że on nie udowodnił, że to, co jest teraz, to prawo, jest nieskuteczne. No więc jest bardzo skuteczne. Czy jest lepsza możliwość rozwiązania problemu prawnego w sytuacji, kiedy to człowiek, który broni się przed atakiem, mówi jasno, bałem się, miałem dużo strachu w sobie, moje emocje były tak ogromne, iż musiałem tego człowieka obezwładnić, ranić, czy też nawet zabić. I sąd musi wysłuchać go i nie może określić własnego poziomu strachu. Jak może sąd wskazać, jakie były emocje człowieka? Na jakim poziomie? Na jakim poziomie agresji działał sprawca? Może określić, ale nie może określić poziomu moich emocji, mojego strachu, mojego przerażenia. I to jest, panie doktorze, szansa dla każdego człowieka. A poza tym, czy ja nie mam prawa bronić namiotu? Nie, nie. No czy ja nie mam prawa bronić? Jaką cholerę pan pojechał pod ten namiot? Budy kempingowej? Pytam, dlaczego zatem wymieniamy mieszkanie, lokal i proszę pana, ogrodzony teren? Albo na przykład... Bo akurat... A nie wymieniamy ulicy, prawda? Na przykład. I to jest właśnie ta kazuistyka. To jest chory sposób tworzenia prawa. A do tego, wie pan, ja bym sobie odpuścił, że tak powiem, tą taką totalną krytykę, bo jestem za tym, aby człowiekowi dać szansę, żeby stawał w pozycji wygranej w momencie, kiedy broni swojego domu. Ale nie może być sytuacji, w której pan minister publicznie mówi, iż to jest jedyne wyjście, to jest jedyna szansa. Myśmy to obiecywali i teraz żeśmy spełnili. Panie ministrze, no po męsku powinienem panu powiedzieć, gówno, żeście spełnili, z prostej przyczyny. Bo tu będzie musiało być po pierwsze albo masę rozporządzeń do tego, albo też sąd pierwszy, który będzie sądził, będzie zadawał pytania do Sądu Najwyższego, jak zatem realizować pojęcie wdarcia się. Jakie to są elementy tego wdarcia? W jaki sposób, proszę pana, realizować, powiedzmy, próbę ustalenia ochrony mieszkania? Czyli byle do pierwszego takiego razu, krótko mówiąc. Naturalnie. Wtedy powstanie definicja. A poza tym, proste pytanie. Dlaczego ja nie mam takiej samej ochrony na ulicy, jak wtedy, kiedy jestem w mieszkaniu? No to najprostsze pytanie. Dlaczego nie mam takiej ochrony w autobusie? Bo nie będę miał takiej ochrony. W autobusie będę miał normalną ochronę, tak jak każda inna sytuacja. Natomiast w tym kazuistycznym przepisie mieszkanie stanowi szczególną wartość. Nie. Stanowi szczególną wartość człowiek. W autobusie, na ulicy i w mieszkaniu. W samochodzie albo we własnej firmie. I to mówi były gliniarz, panie doktorze. I to mówi były gliniarz. I staram się zadać proste pytanie. Pytajcie fachowców od roboty na ulicy. Co można ewentualnie, a czego nie można? Jaki przepis można realizować poprzez chodzenie po ulicy, kontrolowanie ludzi, kontrolowanie zdarzeń, sytuacji? To, o czym mówimy, co to znaczy wdarcie się, jaki był poziom stresu, to jest trochę jak policjant się musi tłumaczyć z wyjęcia broni, prawda? I z użycia jej na przykład. No właśnie. Jak można to zrozumieć, dlaczego on to zrobił? To działa tyle sekundowych migawek, które nie są w stanie później być odtworzone. Ależ naturalnie. I dlatego bronimy się przed tego typu pomysłami. Za wszelką cenę. Tylko, że one brzmią jako, słuchajcie, my wam pomagamy w tym, żebyście mogli chronić swoje mienie bardziej niż do tej pory. Tak, ten dźwięk, wie pan, tej wypowiedzi na początku, realizujemy swoje zobowiązania wyborcze. Popatrzcie, oto macie szczególny rodzaj przywileju, który dotyczy człowieka, który się broni. A przecież myśmy w kampanii o tym mówili. Nie jest tak. Powtarzam, nie jest tak. I nie będzie tak w sytuacji, kiedy na końcu mamy jedno słowo, jedno zdanie. Chyba, że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące. Zatem, panie doktorze. Co to znaczy? O właśnie. I teraz proszę mnie wysłuchać. Robię wszystko,
żeby obronić własne mieszkanie. Ale w tyle głowy mam napisane, bo nie bądź rażący. O, więc właśnie. Super. No więc pytam. W ogóle mnie to nie paraliżuje wtedy. Naturalnie, ale mało tego, każdy prokurator i każdy sędzia będzie miał prawo do wątpliwości. I ma nadal prawo do wątpliwości. Ale w sytuacji naszego przepisu, czyli tego starego przepisu, nie mógł skazać człowieka, który był pod wpływem strachu i wzburzenia. Miał zakaz skazywania. To nie było fakultatywne. To było, proszę pana, bezdyskusyjne. A więc jeżeli człowiek mówi, bałem się, miałem taki poziom strachu, że w taki sposób zareagowałem, sędzia miał obowiązek umorzyć sprawę i nie mógł go skazać. Tu zaś, jeżeli nawet jest taki przepis, który mówi, że możesz się bronić przed wdarciem, to chyba, że przekroczenie granic było rażące. Kto to ocenia? Sędzia, prokurator, tak, i sędzia. Mało tego, panie doktorze. Byłbym skłonny ukłonić się. Mogę go drasnąć, ale nie mogę go zabić tym nożem, w którym bronię domu, czy jak? Jeżeli prokurator tak uzna, no to ma pan problem. To ma pan problem. Więc pytam się, gdzie jest tu oddanie, że tak powiem, tego całego procesu wyrokowania w ręce obywatela? Myśmy oddali, dając mu szansę powiedzenia, że był w strachu. I prokurator musiał odstąpić od sprawy, ale także sędzia musiał odstąpić. Natomiast tutaj nie mamy wyjścia, mianowicie każda sytuacja obrony koniecznej, panie doktorze, i to wiem z własnej praktyki, jest wątpliwa. Każda. Mhm. To nie jest tak, że wyciągam broń, puk, dmucham w lufę. Nie. Jak to? Na filmach tak to wygląda? No tak na filmach wygląda. W rzeczywistości niestety nie. Musi pan stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, przed prokuratorem i wyjaśnić swoje motywy. Jeżeli prokurator uzna, że to było już przekroczeniem, bo lekceważy pan śmierć tego człowieka, prawda? No tak. Nacina pan sobie kolbę. To jest rażące przekroczenie. Dlaczego? Bo zrobił to pan dla jakiegoś celu. Mm-hmm. Czyli żeby sobie naciąć. Tak. Żeby pokazać ludziom, że jest pan bałem, tak bohaterski, użyłem, że pan dmucha w lufę, prawda? Więc każdy warunek w gruncie rzeczy, który mógłby podważyć, każdą sytuację, którą mógłby podważyć prokurator, będzie chciał podważyć. Dlaczego? Z praktyki to państwu powiem. Nigdy prokurator nie chce umorzyć sprawy obrony koniecznej w warunkach swojej decyzji. Chętnie oddaje tę sprawę do sądu, bo ręce chce umyć. Nie chce podejmować decyzji o tym, iż widzi, że ten mechanizm działania broniącego się był uczciwy, był sprawiedliwy, był dobry i powinien umorzyć, dać sobie spokój z tą sprawą. Nie, on kieruje do sądu. Wie pan dlaczego? Nie chce ponosić odpowiedzialności. Tak samo będzie w tej sytuacji. Nie, odpowiedzialności za to, że za szybko uznał, że rzeczywiście nie było przekroczenia. Moralnej. Ktoś zginął, jest ranny. Moralnej odpowiedzialności, także, panie doktorze. Nie chce się z tym babrać, nie chce, decyduje sąd. Tak jest często w działaniu prokuratorów. I jeżeli dajemy im możliwość, że przekroczenie było rażące i on to będzie oceniał, to za każdym razem wylądujemy w sądzie. Mhm. Za każdym razem. A to jest piekło paru lat. To nie jest tak, że pan prokurator sobie zdecydował, oddaje sprawę do sądu, 3-4 dni i sąd mówi, miał rację pan prokurator, nie ma przekroczenia. Tak, tak jest. Mhm. Albo jest przekroczenie granic obrony koniecznej. Nie, to się ciągnie latami. Są świadkowie, są biegli, są dokumenty, wielokrotnie przesłuchiwani, przesłuchiwania przekładane. Pytam, gdzie tu jest wyjście naprzeciw człowiekowi? Dajcie człowiekowi szansę, aby mógł się odpowiednio tłumaczyć. I, panie doktorze, korzystam z pańskiej uprzejmości tutaj, ale apeluję do ludzi w sytuacji obrony koniecznej. Pamiętajcie, czytać przepisy. Jeżeli w przepisie jest jasno określone, że dotychczasowym, że działałem pod wpływem strachu, to jeżeli prokurator pyta takiego człowieka, proszę pana, ale tak bał się pan? Tak. Bał się pan? Co? Ja się bałem? Dałem mu w łeb? Byłem na kłopocie. No więc to jest proste sformułowanie, bardzo prymitywne. Pokażcie swój strach, pokażcie swoją niemoc, swoje emocje, okoliczności, w których to zdarzenie było. Nie namawiam do kłamania, namawiam do używania prawa.
do używania przepisów, do stosowania. Pamiętanie o tym, w jakiej emocji byliśmy po jakimś czasie, kiedy się staje przed prokuratorem, to też jest zupełnie co innego. Zastanawiam się, na ile... Ile w ogóle ludzi skorzystało z czegoś takiego? A na ile jednak strach był tak duży, że sparaliżował tego, kto mógł skorzystać z prawa do obrony koniecznej? To jest niemierzalne, niestety. No niestety to jest niemierzalne. Ale wie pan, poruszył pan w poprzednim zdaniu niezwykle istotny problem. Otóż kto ocenia mój strach? Prokurator, który siedzi za biurkiem i proszę pana, i słucha tego, co ja mówię? I on może powiedzieć, że moje emocje były inne niż takie, jak ja przedstawiam? Że mój strach był inny niż taki, jak ja przedstawiam? Otóż nie. On nie ma do tego prawa. I to trzeba jasno powiedzieć. Prawo do tego ja mam, aby mówić, jakie były moje emocje. Czy to jest mierzalne, ilu ludzi nie wykorzystało prawa do obrony koniecznej? Ale to nawet nie bojąc się konsekwencji, tylko bojąc się po prostu sytuacji, bo to jest wiele razy... Ja pamiętam siebie w barze w Londynie, opowiem widzom i panu także, kiedy pijany Angol uderzył mnie, kiedy byłem odwrócony do niego plecami. Ja byłem w takim szoku, że on to zrobił, no, nie znałem powodu ani tego gościa, że zwykle jak sobie myślałem, a jak tylko ktoś mnie dotknął, po prostu sekundę ci oddam. I nagle stoisz jak sparaliżowany, myślisz sobie, sorry, nic nie zrobię, no, więc... Wie pan, metoda antyterrorystyczna, prymitywna, ale skuteczna, bij zanim cię pobiją. Będę pamiętał. Trzeba się często odwracać. Walę wszystkich i dopiero później usiądę. I zanim się pobiją, tak jest. Więc, wie pan, wychodzę z założenia, że opowiadać społeczeństwu można wiele. Wyjaśniać pod skrzydłami pani premier w publicznej, na publicznej konferencji prasowej można wiele. Ale rzeczywistość jest przy biurku prokuratora i przy biurku sędziego. A mówi to były Glina, który często miał do czynienia z prokuratorem i który nieraz używał broni, nieraz strzelał i za każdym razem stanął przed prokuratorem i za każdym razem musiał udowadniać swoje racje. Z prostej przyczyny, bo w życiu nie jest tak, że można zastosować formę przemocy, nawet zgodną z literą prawa i powiedzieć sobie, a co mnie tam? To, że ktoś nie żyje. No, działałem zgodnie z prawem. To wyjaśnione być musi. Zatem sformułowania pana ministra szły raczej w takim kierunku. No macie prawie wolne. Rób ta, co chce ta, wręcz. No w takim stylu. Nieco młodzieżowym. Dlaczego? Bo, a teraz postawmy się w sytuacji, kiedy ktoś będzie chciał egzekwować prawo do obrony własnego terytorium, czyli ogrodu, który jest przy domu. A ogród to też mogę bronić? Czy tak, nie? Tak. Mogę. Terenu ogrodzonego, czyli ogród, proszę pana, i tak dalej. I ktoś przy okazji przechodzi tylko dlatego, może jest pijany, przez ten ogród. Przechodzi przez płot. Jeżeli ktoś mówi, że można zastosować formy każde, niekoniecznie licząc się z tym, iż muszą to być formy adekwatne, czyli okrzyk, do pijaka podchodzę inaczej niż czyli do trzeźwego, tak? Dać mu w łeb, na przykład, no, z liścia, albo ręką, albo pięścią, a nie wyciągać broni i nie używać tej broni, a pan minister wręcz do tego nawołuje. Dlaczego? Oto bowiem powołał się na przykład amerykański. On na wczorajszej konferencji prasowej mówi jasno, stosujemy podobne przepisy jak w Stanach Zjednoczonych. Otóż w Stanach Zjednoczonych, w niektórych Stanach, sam fakt przekroczenia granicy wyznaczonej dla określonego domu, dla określonej własności, jest podstawą do tego, aby użyć broni. Panie doktorze, chcemy tego w Polsce? Brońmy się. Ale Ziobro na szczęście wspomina tylko o nożu. O broni jeszcze nic nie mówi, ale może za chwilę rozda do niej prawa. No. Ale to jest, proszę pana, jakieś grube nieporozumienie. Bo przy tworzeniu prawa staramy się tworzyć przepis ogólny na tyle, aby wszystkie możliwe elementy zdarzenia mogły się zmieścić. Tak. Czyli nóż, pistolet, namiot, pałka, granat, tak i tak dalej. Namiot, kemping i tak dalej. Ale jeżeli my tworzymy przepis tak kazuistyczny, który określa jasno, iż tylko mieszkanie, tylko ogród, tylko dom i tylko lokal. W pozostałych jest pan praktycznie biorąc zdany na samego siebie.
Broń się pan, jak pan chce. To zostawmy to na razie, ale myślę sobie o tym pana doświadczeniu, bo skoro terrorystyczne doświadczenie Maksyma mówi uderz zanim ciebie uderzą, to co jeszcze zrobić, żeby w takiej sytuacji już totalnie praktycznie, ale w takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście widzimy, że ktoś jest na naszym terenie, nie żeby ta sytuacja nas nie sparaliżowała? Trudne, niezwykle trudne. Nie podjąłbym się, panie doktorze, mówić ludziom, w jaki sposób mają się zachować, z prostej przyczyny. Bo mnie nie ma na tym miejscu. Ja nie jestem w jego skórze. Ja nie jestem w jego emocjach. Ja nie jestem w jego nawet wykształceniu, poziomie wykształcenia. I nie wiem... Poziomie sprawności na przykład. I tak jest. I w gruncie rzeczy nie wiem, co mu radzić. W warunkach, kiedy nie znam jego psychiki, nie wiem, na ile jest silna. Oczywiście, trzeba pamiętać o jednej podstawowej sprawie. Jeżeli widzisz zaskoczenie we własnym domu, a zdarzają się takie przypadki u mojej sąsiadki, nawiasem mówiąc, sytuacja, w której ona siedzi w domu i mały York szczeka. Ona zdumiona, że ten York szczeka, wychodzi, proszę pana, do drzwi i kogo widzi? Pana, który podobno pomylił domki jednorodzinne. Wie pan, bzdety. Złodziej, zwykły złodziej. I teraz... Ona postąpiła w ten sposób, iż po prostu wskazała mu drzwi. Ale otwarcie panu powiem, ja bym go zdzielił. Zdzieliłbym go. Po amerykańsku przekroczył pana granicę. No. Przekroczył granicę. Oczywiście nie chodzi tu o atakowanie bronią. Ale dostałby w łeb, obaliłby faceta na ziemi i wezwał policję. To jest obrona konieczna. I tu nie ma elementu przekroczenia granic obrony koniecznej. Ale, no z drugiej ale strony, gdyby prokurator... No właśnie, prokurator mówi, ale jaka obrona konieczna? Przed czym? Że pan pomylił się? A on się tylko pomylił. I jak masz udowodnić, tak, że on podejrzewał, no, że właśnie, to panie doktorze, okay. Chyba, że przekroczenie obrony, granic obrony koniecznej było rażące, jak to pan minister napisał w ostatnim zdaniu tego przepisu. Czyli prokurator uznaje, czy było rażące, czy też nie. Bo sąd będzie to spokojnie oceniał. Prokurator mniej spokojnie, z prostej przyczyny, bo jemu nie zależy na tym, aby podejmować zdecydowane decyzje jednoznaczne. Czyli chętnie przekaże tą decyzję jednoznaczną w ręce sądu. Czyli on już podjął decyzję. I jesteś winny, a ja przekazuję do sądu, żeby sąd to potwierdził. Ale z drugiej strony sytuacja, w której na moim terenie pojawia się pijak, który i równie dobrze prokurator może powiedzieć, ale jaka to była obrona konieczna, jeżeli pan przecież z pijakiem to powinien pan sobie poradzić, nie? No słabszy jest, nie? Ledwo chodził pewnie na nogach. Jak mu udowodnić, że było pana, inaczej? Każdy albo że był agresywnym pijakiem. Ma pan rację. Każdy argument, który da powód prokuratorowi do rażącej oceny zdarzenia, będzie dobry. Jeden prokurator powie tak, miał pan rację, bo tak to ocenił. Drugi prokurator powie, nie, nie, proszę pana, przecież ten pijany ledwo chodził, chwiał się na nogach, wystarczyło dmuchnąć i on by się przewrócił. Więc wie pan, oddawanie w ręce prokuratora oceny określonego zdarzenia jest właściwe, ale oceny emocjonalnej tego zdarzenia jest niewłaściwe. Prokurator nie ma prawa oceniać moich emocji z pozycji swojego biurka. Czyli ja, broniąc się, mam określone emocje, określone wrażenia, określone efekty dźwiękowe. Strach przed tym, co mnie czeka. Strach przed utratą mienia. Panie doktorze, to ma oceniać prokurator? A jak on ma... Jakie on ma narzędzie do oceny? A może będzie chciał skorzystać z porady psychologa? Zlecić właśnie badanie. Doskonałe pan, wtedy sobie usiądę doskonałego przykładu panu rzut. Opowiem, on powie, a, okej. Okay. Psycholog też nie ma prawa oceniać wielkości mojego strachu. No kto? Bo on nie oceni. Nie ma narzędzi do tego. Jak to ocenić? Termometr usadzić? Pogadać z nim, zapisać sobie, no. No tak, to jest jedyna... A jakie oczy miał ten strach? Forma. Wielkie miało oczy ten strach, czy tak, no właśnie, właśnie. A co ja zrobiłem, prawda? Zobacz, czy zaschło mi w ustach, a jeżeli nie zaschło mi w ustach, to najprawdopodobniej było to tylko 50%. Dokładnie. Prawda? Tak, w związku z czym, no, nazwijmy pewne rzeczy po imieniu. Chcecie coś poprawić? To nie poprawiajcie lepszego. Starajcie się w miarę możliwości, powiedziałbym, instrumentalnie wpływać na prokuratorów, aby starali się nie pchać wszystkiego do sądu, a rozwiązywać problemy na własnym biurku. Bo to jest w gruncie rzeczy ochrona obywatela. Jeżeli ma szansę prokurator wydać dyspozycję, decyzję o umorzeniu postępowania, to
po co pchać to do sądu, do diabła. Mówi Jerzy Dziewulski. Dziękuję panie Jerzy. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję jak zawsze za rozmowę. Również. Za chwilę u nas Jerzy Melibroda będziemy rozmawiać. Leszek Melibroda, przepraszam, psycholog. Będziemy rozmawiali sobie o różnych formach pomocy, bo jest ich ostatnio sporo, szczególnie, że sieć temu sprzyja i kilka takich naprawdę cudownych dowodów mamy i o nich za chwilę powiemy, ale wcześniej Iwona Kutyna, kwadrans po dziewiątej, Onet 24.